Falowniki delta VFDEL. Funkcja motopotencjometru. W dzisiejszym filmie opowiemy, czym jest i jak działa funkcja motopotencjometru w falownikach delta serii VFDEL oraz zaprezentujemy schemat podłączenia zewnętrznych przycisków pod zaciski falownika, które będą realizować opisaną funkcję. Ogólnie mówiąc, funkcja potencjometru w falownikach polega na zadawaniu częstotliwości wyjściowej falownika za pomocą dwóch przycisków monostabilnych podłączonych pod zaciski falownika. Pierwszy z przycisków pozwala na płynne zwiększanie częstotliwości, natomiast drugi na jej zmniejszanie. Przyciski monostabilne podłączamy do falownika według następującego schematu. Zaciski falownika delta M1 oraz MI2 są zarezerwowane do realizacji funkcji start do przodu stop oraz start do tyłu stop, w związku z czym nasze przyciski monostabilne podłączamy pod zaciski MI3 oraz MI4 i łączymy z zaciskiem wspólnym DCM. Przycisk MI3 oraz zacisk MI4 łączymy z zaciskiem wspólnym DCM. W tym filmie to wszystko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku z serii, w którym zaprezentuję sposób konfiguracji parametrów falownika do pracy w trybie motopotencjometru. Dziękuję za uwagę.